12 lipca wspominamy świętego Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika. Brunon urodził się w roku 974 w rodzinie grafów niemieckich w Kwerfurcie. W roku 986 uczył się w szkole katedralnej w Magdeburgu. Studia odbywał pod kierunkiem magistra Gedona. W roku 995 został mianowany kanonikiem katedralnym w Magdeburgu. Dwa lata później wraz z cesarzem Ottonem III udał się do Rzymu. Tu w roku następnym wdział habit benedyktyńskiego mnicha na Aventynie w opactwie świętych Bonifacego i Aleksego. 5 lat wcześniej w tym samym klasztorze przebywał święty Wojciech i błogosławiony Radzim. Brunon otrzymał jako imię zakonne Bonifacy. W roku 999 złożył śluby zakonne. W tym samym czasie zaprzyjaźnił się ze świętym Romualdem, który miał już sławę świętego męża i ojca nowej rodziny zakonnej. W roku 1001 Bonifacy znalazł się wśród jego synów duchowych Eremie Pereum koło Rawenny. W tym samym roku jesienią udała się do Polski pierwsza grupa kamedułów, święty Jan i święty Benedykt. Misję tę zorganizował święty Romuald na prośbę cesarza Ottona III i króla polskiego Bolesława Chrobrego. Mieli oni działać wśród Słowian nadodrzańskich. Do nich to miał się dołączyć święty Brunon. Dla wyjednania misji odpowiednich przywilejów papieskich święty Romuald wysłał go do Rzymu. Papież Sylwester II chętnie udzielił wszystkich potrzebnych dla misjonarzy indulgentów. Brunon otrzymał też od papieża paliusz, a więc tym samym nominację na metropolitę misyjnego. Dawało mu to uprawnienia do mianowania biskupów na terenach misyjnych. Z niewiadomych przyczyn sakrę biskupią Brunon Bonifacy otrzymał dopiero w roku 1004 w Magdeburgu. W ten sposób stał się pierwszym metropolitą pogańskich Słowian zachodnich, do których był wysłany jako misjonarz. Złożona sytuacja polityczna na terenie Polski sprawiła, że Brunon zatrzymał się we Włoszech, a potem na dworze cesarza. W roku 1005 udał się na Węgry, aby tam szukać pola dla swojej działalności. W roku 1006 był w Polsce, by w roku następnym znaleźć się po raz drugi na Węgrzech. Papież wysłał go w tym samym czasie także do Kijowa, a nawet do Peczyngów nad Morzem Czarnym. Wyprawę finansował zapewne Bolesław Chrobry. W roku 1008 Bonifacy był ponownie w Polsce i usiłował udać się z kolei do Szwecji, aby przez swoich uczniów zorientować się w sytuacji tamtejszego kościoła. W roku 1009 udał się do Jaćwieży z wyraźnym zamiarem rozpoczęcia tam misji. Niestety nie było mu dane dokończyć pomyślnie rozpoczętego dzieła. Według podania miał nawrócić nad Bugiem jednego z książąt jaćwińskich, Nothimera. Rywale księcia wykorzystali ten moment i pozbawili go władzy. Brunon zaś z 18 towarzyszami miał zginąć z ich ręki 9 marca 1009 roku, gdzieś w okolicach Pojezierza Suwalskiego. Miał wówczas zaledwie 35 lat życia. Bolesław Chrobry wykupił jego ciało. Niestety ślad o relikwiach męczennika zaginął. Brunon jest autorem 3 zachowanych do dziś utworów pisanych. Żywotu świętego Wojciecha, listu do cesarza Henryka II i żywotu 5 braci kamedułów, zamordowanych przez napół pogańskich pachołków królewskich. Styl i język tych pism wskazują na wysoką kulturę świętego Brunona. Kult świętego Brunona Bonifacego rychło rozszerzył się po świecie. Już w roku 1040 wychodzi jego żywot, pleciony przez świętego Piotra Damiana do życia świętego Romualda. Jego cześć rozwijała się w zakonie kamedułów, a także w kolegiacie w Kwerfurcie, której sam święty Brunon miał być fundatorem. W martyrologium rzymskim figuruje od XVI wieku. W XVII stuleciu święty Bruno Bonifacy został uznany za patrona Warmii, a w roku 1963 został ogłoszony głównym patronem diecezji łomżyńskiej. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, święty Bruno, biskup i męczennik, przelał krew na naszych ziemiach, głosząc Ewangelię poganom. Sprawdza jego wstawiennictwem, abyśmy wytrwali w wierze i stosowali do niej swoje życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.